Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. My, moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę i aktualnie znajdujemy się w Lochmuin. Mamy zadanie zaszyfrowany manuskrypt. Jeszcze tak organizacyjnie wam powiem, że chwilę taką pod koniec poprzedniego odcinka mieliście takie nagranie z takim tłem wiedźmińskim, no nie, i tam wyjaśniałem mój pewien błąd. Boże, ja nie wiem, jak ja mogłem to zrobić, że byłem taki ślepy, że po prostu taki głupi. Patrzcie, wykonaj dla mnie przedmiot. Nie zauważyłem, że przecież można zjechać w dół. Zbroja wranów, patrzcie moi drodzy, zbroja wranów. Możemy ją w tym momencie wykonać. Co więcej, o zaszyfrowanym manuskrypcie opowiem wam za chwilkę. Wykonajmy sobie tą zbroję wranów i te ważne przedmioty, te właśnie spodnie, jak i rękawiczki i buty. Stwórz. Okej, 2000 nas to kosztowało, moi drodzy, po prostu masakra. Buty starszej krwi. Redukcja obrażeń od magii, trucizna. Fajne, fajne. Zrobimy to sobie, wykonamy. Będziemy mieli całość taką, cały arsenał właśnie magiczny. Obrażenie od magii plus 50, odporność, redukcja obrażeń, no, maksymalny udźwig Geralta plus 15, ale to w naszym przypadku jest naprawdę bardzo potrzebne. Stwórz spodnie starszej krwi. O kurde, utwardzana skóra. Bailando. No i dziękuję. Wszystko zostało jak najbardziej, o, czekajcie. Rzeka tajemnic. Zadanie zakończone powodzeniem. No i poczekajcie. Zakładamy nasze cudo. Co jeszcze? No to wiemy. Spodnie starszej krwi. Czekajcie, porównajmy je sobie na początek. 3. Wiadomo. Zarzucamy. Rękawice starszej krwi. Wiadomo, lepsze. Rękawice... Buty starszej krwi. Lepsze, już widać na sam początku, po prostu pierwszy rzut oka. I oczywiście zbroja wranów. Patrzcie, moi drodzy. Mamy jeszcze 3 miejsca, 3 sloty. Zarzućmy ją sobie. Do tego jeszcze miecz srebrny mamy taki. I tutaj tym się jeszcze zajmiemy. Za chwilkę wam opowiem, bo także się dowiedziałem od kochanych znajomych na mieście. Nie myślcie, że ja cały czas siedzę tylko przed kompem i coś sobie pierdolę do was. Zbroja plus 2, zbroja plus 2, żywotność plus 15. Dajmy sobie tak. Tak. Zbroja plus 1, zbroja plus 2. Na razie zdrowia mamy bardzo dużo, moi drodzy. Więc proponowałbym jak najbardziej polecieć w zbroję. Tak. Do tego, co jeszcze? Ulepszenia, runy ognia. Obrażenia plus 5, odporność na podpalenie 20, podpalenie plus 10, runa ognia. Runa słońca. Żywotność. Ulepszyłbym sobie ten mieczyk. Jak na razie, bo dużo nim operujemy. Odporność na podpalenie. Aha. Ulepszenia, okej, rzemiosło. Nie wiem, na razie nie mogę. Ale mniejsza. Spójrzmy, moi drodzy, jak wyglądamy kozacko. Patrzcie, jeszcze mamy na dodatek 36 do zbroi, więc po prostu jest sztos. Najlepsza zbroja w grze. Zajebiście wyglądamy, zajebiście, moi drodzy. Pięknie, po prostu hit. Co więcej, składniki do manuskryptu. Brakuje nam, między odcinkami zobaczyłem, że brakuje nam feromonów z królowej Endriak. My sobie troszkę pójdźmy i pozbierajmy tych rzeczy, ponieważ dowiedziałem się, moi drodzy, gdzie konkretnie możemy się udać, żeby coś takiego zdobyć właśnie w akcie trzecim.
A haczyk jest w tym, że my walczyliśmy z królową Endriag. Jeden właśnie feromon był potrzebny do mangusty, z tego co pamiętam. I drugi też mieliśmy, nie wiem cholera gdzie, gdzie go straciliśmy. Może w pewnym momencie był gdzieś stracony. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale haczyk w tym polega, aby wykonać to zadanie, musimy zachować jeden, więc to z tego co pamiętam i słyszałem, to jest właśnie feromony Endriag, są przedmiotem fabularnym, więc to jest taki myk, żeby patrzeć właściwie i oszczędzać przedmioty fabularne i patrzeć, co tak naprawdę się wydaje tutaj i co tak naprawdę jest nam cholernie, ale to cholernie potrzebne. Moi drodzy, proponuję sobie dzisiaj zrobić tak, że pójdziemy ubić parę potworów, a królową Endriag dowiedziałem się, że można znaleźć prawdopodobnie w tym lesie, gdzie odprowadzaliśmy tą laskę. Kurczę, kompletnie wyleciało mi z głowy, jak ona się aktualnie nazywa, ale po drodze jeszcze chciałbym zdobyć jeden mieczyk, który jest strzeżony przez dwa krabopająki. Zapiszę sobie gierkę. One powinny znajdować się ponoć gdzieś... Wow! Jaskinia. Gdzieś tutaj, ale... Trzeba by na pewno... Tak! Dejam! Dwa naraz! Jeden. Koniec, pozamiatany. Aha, nie mogę go wykończyć. Dobra, ale zobaczcie, jak nas mało rani. Po prostu... I pogadane. Po prostu nie wiem, co powiedzieć, nie? W sumie najlepsza zbroja w grze. Weźmy sobie te pierdoły, jeden po prostu posprzedajemy sobie jak coś. Zbierz zioła, tak. Coś tu mamy ciekawego, bo ja nie wiem w końcu. Tutaj? O, jest. Diven. Okej, po ile on chodzi? Jaki on jest? 44, 48. Nasz jest lepszy, ale oczywiście możemy sobie go jak najbardziej sprzedać. A teraz, w tym momencie, moi drodzy, chciałbym się udać z powrotem do tego lasu, w którym odprowadzaliśmy tamtą znajomą Vernona Rosha. Tutaj może sobie kiedyś zajrzymy, co ciekawe co tam jest. Ale głównym celem właśnie w tym momencie dla mnie jest zdobycie feromonów Endriag. Ech, po prostu nie wiem, muszę to wykonać, to zadanie. Ciekawe ile ekspa w ogóle dostaniemy za to. Składniki do manuskryptu, właśnie. Obóz zakonu płonącej róży. Sztos wyglądamy. Według mnie ta zbroja jest nie dosyć, że piękna. To jest po prostu najlepsza w grze. Co też może świadczyć o tym, że moi drodzy, powoli możemy się też zbliżać do końca naszej przygody w tej grze Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Ponieważ w poprzedniej części, zdobywając najlepszą zbroję, już praktycznie byliśmy przy końcu. To jest akt 3:3, no to wszystko mówi samo za siebie, moi drodzy. Tak, wróć do lasu. Halo, Geralt? What the fuck, kilka godzin później. Wiesz co, mordo? My sobie... Nie, żadne picie eliksirów, ziomek. Geralt, odpoczynek. Walniemy sobie do godziny 9, żeby było jasno w miarę. A nawet bardzo w miarę, jest po prostu tutaj pięknie też. I musimy szukać jakiegoś miejsca z Endriagami. Za pamięci sobie wyciągnę miecz. Nie wiem, gdzie to mogę znaleźć. Kurczę, no. Dobra, chodźmy tędy i patrzmy na jakieś zaułki, bo mogliśmy wtedy w każdej chwili to po prostu minąć i bym się cholera mać nigdy, ale to nigdy nie połapał. Że tam coś może być. Może ta jaskinia? Nie wiem, bo tej jaskini tutaj nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że warto sprawdzić wszystkie zakamarki tego lasu.
Necker wojownik. Trochę się pokrwawił, mój przyjacielu. Ten mieczyk. Oczy Neckera. Patrzcie, jest krew Neckera wojownika. Na wszelki wypadek ją sobie weźmiemy. Tak profilaktycznie, żebyśmy... żeby jaja żadne nie wyszły i się nie okazało, że my jednak to tego nie mamy. Chociaż ja gwarantuję wam, sprawdziłem wszystko bardzo dokładnie i kompletnie nie mamy krwi królowej Endriak. Dam sobie za to nawet, powiem wam, głowę uciąć. Teraz sobie możecie naskoczyć, ziomki. Wszyscy po kolei. Dobra, czy my dobrze idziemy? Kolejne rozgałęzienie. A tym razem sobie... chociaż nie, to jest cały czas to samo. Tutaj. Na początku gry pamiętacie, jaki mieliśmy problem z tymi ciołami? Z tymi wszystkimi Neckerami. Boże. A teraz po prostu klepiemy ich jak chcemy. Oh shit. Ślepy zaułek. Bierzemy, oczywiście bierzemy, jak tam nasz udźwig. No, powoli zbliża się do wyczerpania, ale no te miecze są srebrne. Dobra, my sobie je po prostu posprzedajemy, jak tylko wrócimy do Lochmuin. I co? I tędy... tędy szliśmy. Tutaj raczej jest ślepy zaułek. I musimy się wrócić do tego rozgałęzienia. Może tędy? Cholera, nie wiem. Nie powiem wam, bo nie wiem. Moi drodzy, ja już się kurwa zgubiłem w tym całym labiryncie tutaj tych. Tu generalnie byłem. Przeskoczmy sobie szybciutko. Tak, tutaj jest wejście tutaj do tych całych śmiesznych jaskiń. Tego lasu, tak. Tu jest wejście. I my poszliśmy... zaraz sobie przypomnę, tylko spojrzę. Którymś rozgałęzieniem. Ten wyszliśmy, bo są ciała Neckerów. A pójdźmy tędy. Oho, nie było nas tu, bo są Neckery. Czym ty do ludzi? Jest pusto, ale tutaj leci cały korytarz. Nie, no tutaj też? Moreny. Śmiemy je sobie. Jak najbardziej. A tutaj? Co mamy? Jakieś pierdółki. Weźmy je sobie. No to shit, po prostu shit. Może nie ten rozgałęźnik, bo był tam jeszcze jeden. Jeśli dobrze pamiętam, tak. Tu jest jeszcze jedno. Jedna droga. Zapiszę sobie grę. Jest wyjście. I co nas tutaj czeka? Są kokony. Trzy kokony, okej. I Endriagi. Czyli to tutaj. Bardzo dobrze. Ale jesteś brzydki. Dobra, moi drodzy, zapisujemy grę. Tylko się, Geralt, postaraj wyjść z trybu walki. Otwórz. Jeden kokon zniszczony. Okej. Okay. Weź te ziółka, oczywiście. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. Jeszcze jeden szybki sejwik. Oho. Coś się dzieje. Proszę bardzo, pojawiła się. Królowa Endriak. Ale czekajcie, gdzie ona jest?
Może to tam na dół trzeba zejść, nie wiem. Jest tutaj. Patrzcie, jak klepiemy, po prostu masakra. Już nie żyje. Elegancko. Aha, to zabiliśmy, to myślałem, że będzie jakieś typowe wykończenie. Zmarnowałem to niestety. Ajajaj. No dobra, moi drodzy. Są feromony królowej Endriak. Tak jest, mamy 4. 4 na 4. To znaczy, że możemy do Brasa z Banart sobie właśnie pójść i oddać mu te wszystkie składniki do przełamania zaklęcia. Ciekawe, co to zaklęcie skrywa. No, Geralt, po prostu jesteś teraz wykokszoną postacią. Na maksa, muszę ci przyznać. Sprawdźmy sobie mapkę. Jak my szliśmy? Tędy, tędy, tędy. Okej. Dobra, prosto. Jesteś naprawdę wykokszoną postacią. Ja jeszcze tak sprawdzę profilaktycznie. No, prawie 30 poziom, no to... też w miarę to wygląda, moi drodzy. A tak jeszcze profilaktiko. Stoimy tak, czyli na swoją lewą musimy pójść. Kurwa mać. Nie! Spaprałem. Spaprałem. No i wracamy do Lokmin, do Brasa z Banart, moi drodzy. Jeszcze raz was przepraszam za tego faila w poprzednim odcinku. Masakra, jak to oglądałem. Ten nagranie po tym, po odcinku, mówię, no nie, po prostu jak można być takim debilem. Dobra, to mieliśmy, więc jest ok. Tutaj sobie na górę pójdziemy. Miniemy to dziadostwo, tędy szliśmy i tam jest ta dziura, okej. I wrócimy sobie z powrotem do Lokmuin. Wróć do Lokmuin. Oczywiście kilka godzin później założy się, że po raz kolejny będzie ciemno. Odpoczynek. Do 8 rano, dzieci wstają, idą do szkółki. A ty, Geralt. Już. Do Lokmuin. No co prawda teraz dzieci do szkoły to raczej na 8 nie będą chodziły, bo okres wakacyjny troszkę tak już powoli. Ale mniejsza, najważniejsze, że mamy. A tam jest chyba ta wieża właśnie w centrum Lokmuin. Z tego co pamiętam, tutaj ze wszystkimi właściwie już gadaliśmy. Błogosławiony niech będzie wieczny ogień. W jego blasku żyjemy. Geralt Rivs. Główne wejście. 4 na 4. Manuskrypt. Pięknie. Po prostu pięknie. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam pomoże w tym. Jeżeli byście mieli kiedykolwiek jakieś problemy właśnie z tym manuskryptem, to sobie zapraszam oczywiście. Obejrzycie. I będziecie wszystko wiedzieli. Ci, co oczywiście nie wiedzą, bo założy się, że jest też ogromna grupa osób, która zna tę część Wiedźmina też na pamięć. A ty, kolego? Ty, widzę, nic nie masz. Tędy szliśmy, czy nie tędy? No najważniejsze, że zbliżamy się cały czas do Brasa z Banart. Tak jest, jesteśmy tutaj. Tak, to jest ta wieża. Tradycyjnie sobie sejwika strzelę. Nie mogę się nadziwić. Poczekajcie. Odpalę sobie wiatraki do komputerka jeszcze. Tak profilaktycznie.
Okej. Okej. Dobra, Braz Banard. Mam składniki, o których mówiłeś. Niewiarygodne. Dawaj. Trzeba uważać, żeby zachować proporcje. Zrobione. Zobaczmy, co jest w manuskrypcie. O bogowie! Co tam znalazłeś? Instrukcję. Opisuje sposób wykuwania legendarnego miecza, Kerme. Jest twoja. Zasłużyłeś na nią, Wiedźminie. Wykucie tego miecza będzie dla mnie zaszczytem. Dzięki. Ciekawe, co to za miecz. Może i najlepszy. Czekajcie, moi drodzy. Tak. Proszę. Możemy go sobie wykuć. 50-58. Ja pierdykam. Kochany, wykuj dla mnie przedmiot. 250 oreniachów. Dobra. My zaraz, mistrzu... Czekaj, pohandlujmy. Sprzedam ci po prostu pierdoły. To ci sprzedam. 288 orenów. Ciężkie spodnie ci sprzedam. Rękawice. Zbroje. Zbroja Sertkilka. Zbroja Zirael też ci sprzedam. Udźwig mi trochę zejdzie. Tych pierdół na razie nie. I patrzcie, możemy wykonać sobie przedmiot. Stać nas. Stwórz. Elegancko. 50-58. Jezusie kochany. Masakra. Zajebiście. Oto właśnie Polska walczyła, moi drodzy. Zobaczcie, jak to wykokrzone wszystko tutaj jest. Ach, nareszcie. Dobra. Lilie i żmije. Porozmawiaj z Kimboltem o dzieciach Foltesta. Mamy zadanko główne. W końcu coś ruszmy z tym... z tą fabularką, bo w sumie zadania poboczne już tutaj też żeśmy obcykali sobie. Pomówmy z Kimboltem. Tak się cieszę po prostu, że to się wszystko naprawdę nam udało, a nie musimy się tułać z tymi słabymi mieczami. Okej, tutaj jest Kimbolt. Wasza miłość, rozumiem, że zaszło nieporozumienie. Wynoś się, zanim wezwę strażę. Jaką wiadomość mam zanieść? Żadną. Baron dał słowo. Mówię po raz ostatni. Precz! Zajmij się tym. Baron Ravanen Kimbolt, jak mniemam. Czy w Wiedźmińskim Kodeksie jest prawo, które pozwala odzywać się do wysoko urodzonych bez pytania? Widzę, że przynajmniej nie muszę się przedstawiać. O, tak, tak. Wiem, kim jesteś. Geralt z Rivii. Kolejny po Roszu ulubiony ogar króla Foltesta. Nierasowy. Mówią, że gdzie się nie pojawisz, przynosisz ze sobą kłopoty. O, mamy, ale zaraz się pogadajmy nie sobie. Nie spodziewałem się, że ceremonia odrodzenia kapituły uczci aż tylu temerczyków. Tu nie chodzi tylko o jakąś magiczną uroczystość. Dzisiaj świętujemy nowy porządek północy. Czyżby? Tacy jak ty jeszcze tego nie rozumieją, ale już niedługo wasze życie zmieni się na zawsze. Tacy jak ja? Włóczędzy i szarlatani. Ludzie bez ojczyzny i lojalności, dla których pieniądz jest prawem, a wszystko jest na sprzedaż. Co to za zbir, z którym minąłem się w drzwiach? Nie twoja sprawa. Tacy ludzie lubią robić głupie rzeczy. Nie pytałem cię o zdanie w tej materii. Dobra, pojedźmy po prostu z grubej rury. Eskorta Anais i Busiego wpadła w zasadzkę. Dlaczego? Sam chciałbym wiedzieć. Widziałem twój list do Horsta Lubowicza. List, w którym rozkazałeś zmienić trasę. Bzdura! Nic podobnego nie wysyłałem. List wyglądał na autentyczny. Kłamiesz. No na dobra. Tym liście znajduje się twoja pieczęć i może podpis, ktoś podrobił. Baronie. Kto go ma? Przyniosłem go ze sobą. Zagrajmy pokaż w ten mi sposób.
Daj słowo. Mam nadzieję, że będzie taki uczciwy i nam go odda jak coś. Cóż, będę potrzebował obietnicy. Jakiej znowu obietnicy? Daj słowo, że list zostanie mi zwrócony. Zaczyna mnie drażnić ten ton, Wiedźminie. Psia krew niech ci będzie. Obiecuję, że oddam ci ten list. Chcę go tylko zobaczyć. To rzeczywiście moja pieczęć. Charakter pisma podrobiony, ale nieumiejętnie. Może coś słowa w tym jest. Słowa nic nie kosztują, baronie. Trudno mi więc dać im wiarę. To, w co wierzysz, mało mnie obchodzi. To fałszerstwo. Ktokolwiek za tym stoi, porywa się na temerskiego szlachcica i spotka go za to zasłużona kara. Mój skryba zbada pismo i potwierdzi, co mówię. Dobrze, porozmawiam z nim. Zobaczymy, co powie mi ten skryba. Są sposoby, aby zbadać autentyczność takiej korespondencji. Dowiedz się, kto za tym stoi. Dobrze ci zapłacę. Chcę znać prawdę. Prawda zawsze smakuje lepiej, gdy się za nią słono zapłaci. Okej, liliśmy je znać. Zbadaj autentyczność listów w pracowni skryby lub Oskarż Kimbolta przed Natalisem. Wiecie co, kochani? Sprawdźmy to. Naprawdę. Nie ma sensu robić zadymy, jeżeli może wyjść to wszystko na to, że on jest niewinny. Zakładajmy coś, załóżmy po prostu coś takiego. Pijany jak Bela, nic od niego nie wyciągnę. Może w zapiskach znajdę potwierdzenie autentyczności listu. Do zasady zrobi czary. Aha, to jest skryba. Sejwik. Lepiej nie ryzykować zniszczenia dokumentu nieznaną substancją. Poszukam receptury aktywatora w notatkach skryby. Sympatyczne odczynniki. Notatka dla skryby. Notatka dla skryby. Kartki zostały nasączone substancją, która barwi się na niebiesko. Jeśli zwilży się ją aktywatorem, skład aktywatora jest sekretem. Dla przypomnienia notuję ci zaszyfrowaną. Zapal, ugaś, nastrzaj, spłucz. Taka płynie z tego stąd nauka. Pragniesz listy czytać miły? Musisz z gówna zrobić szczyny. O ja pierdolę. Czekajcie, nie ma chuja. Ja muszę sobie zrobić tego zdjęcie. No po prostu sztos. O kurna, dobry. O, niewidzialne brudnopis skryby. Okej. Super. Brudnopis skryby. Bardzo proszę, mociumpanie, namiast wezwanie, mociumpanie wziąć... Ej, to było w lekturze jakiejś. Coś w tym... Czekajcie. Mam to na końcu języka. Nie chcę teraz wyjść na jakiegoś debila, więc się nie odezwę. Niewidzialne barwniki. Niewidzialnych atramentów używają ci, którzy pragną ukryć prawdziwą treść korespondencji przed postronnymi. Wiadomość zapisana takim atramentem staje się widoczna dopiero wówczas, gdy kartka zostanie potraktowana substancją wywołującą pismo. Stąd bierze się używana czasem nazwa atramenty sympatyczne. Niektórzy miast pisać niewidzialnym wiadomości jedynie nasączają nimi kartki. Dzięki temu zabiegowi odbiorca pisma może potwierdzić autentyczność, zwiżając... Okej, dobry bajer, powiem wam. Wykorzystaj brudnopisy. Jak to szło? Zapal, ugaś, nastraj, spłucz. Taka płynie stąd nauka. Pragniesz listy czytać miły, musisz z gówna zrobić szczyny. Wykorzystaj brudnopis. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie. O kurwa, Nie. Czekajcie, może ten wierszyk, co zrobiłem w fotę, coś pomoże. Zapal, ugaś, nastraj, spłucz. Zapal. Podgrzej kolbę. Odprowadzaj gaz i zalej go wodą. Wrzuć do kolby wodę.
lekko podgrzej kolbę i wlej, zapal. Z tym trzeba ostrożnie. Dobra. Zapal, ugaś. Ugaś, może wlej do kolby wodę. Trochę wody. Nasraj. Wsyp do kolby odchody kormorana. Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. No dobra. Jeszcze jedna rzecz, tak? Podgrzej kolbę, odprowadzaj gaz i zalej go wodą. Może to jest to? Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. O, wżyć. Moja mieszanka zniszczyła list. Powinienem był bardziej uważać. Spróbujmy inaczej. Brudny opis. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie. Może tym razem wsyp do kolby palony kamień węglowy. Trochę palonego wapna. Wodę. Trochę wody. Wody. Teraz powinien być chyba, z tego co pamiętam, na trzecim miejscu był kormoran. Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. No dobra, dawaj. Aż się rozpuści. Trzeba wrzucić do kolby palone wapno, później zgasić je wodą, dodać guano i rozpuścić gaz w zimnej wodzie. Działa, teraz muszę stworzyć taką samą substancję i sprawdzić ją na liście od Kimbolta. Użyj listu Kimbolta. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik. Zapamiętaj to, Boris. Wypróbować ją na dokumencie. Zapamiętaj to. Palony kamień węglowy. Trochę palonego wapna. Kamień wapienny, ja węglowy czytam, ja pierdykam. Woda potem była chyba, tak. Trochę wody. Woda. Gówno. Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. I... Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. I to. Cuchnie jak szczyny, ale działa. Kartka zabarwiła się na pomarańczowo, nie na niebiesko. Więc list jest fałszywy. Kimbolt nie miał z tym nic wspólnego. Aha. Porozmawiaj z Kimboltem. Właśnie, tak myślałem, że to może być właśnie... Nie ma sensu go oskarżać, skoro on jest tak naprawdę niewinny. I to był właśnie dobre sprawdzenie, sprawdzenie wszystkiego. Miałeś rację, baronie. List jest fałszywy. Oczywiście, że miałem rację. Nigdy nie targnąłbym się na życie Busiego. Bankart czy nie, to przecież dziecko. Twoja zapłata. Chcę, byś zrobił dla mnie coś jeszcze. O co chodzi? Hrabia Lejus Maravel. Słyszałeś o nim, prawda? Młody, ambitny, zdolny, przystojny. Oszczędź mi tego, proszę. Tak, tak, tak. Jest ambitny aż do granic. Ledwo delegacja temerska przyjechała do Lochmuin, a jego ludzie od razu rozpoczęli regularne wizyty w obozie Nilfgaardczyków. Maravel jest zdrajcą? O, każdy ma prawo rozmawiać z ambasadorem bez wstydu i konfidencjonalności, zgodnie z dworską etykietą. Ale całe to wysyłanie gońców i liścików przypomina mi jednak zaloty. Ciekawi cię, baronie, treść owych liścików. Chcę, byś dowiedział się, co hrabia planuje. Ten człowiek sprzedałby swoją matkę, byle tylko przypodobać się cesarzowi. Dowiedz się, co za wiadomości nosi goniec Maravela. A jeśli w istocie doszło do zdrady, koniecznie powiadom Natalisa. Zapewniam, że sowicie cię wynagrodzę. No dobra, zajmę się Porozmawiam tym. Porozmawiam z nim. Oho. Panie, a ten ziomek co? Wiemy, gdzie oni są. Czekamy na twój rozkaz. Poznaj losy Busiego i Anais, następnie porozmawiaj z Natalisem. Pozbądźcie się ich. Co? Aha, dobra, myślałem, że to jakiś problem do mnie.
Przygotujcie się! Za chwilę wyruszamy! Posłaniec, Lilie i Żmije, poznaj losy. Spotkaj się, poznaj losy, a następnie porozmawiaj z Natalisem. Czy mamy tu jakiś znacznik? Mamy. To są zadania poboczne. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj tutaj sobie zakończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Mam nadzieję, że wam się podobało dzisiaj. I... Mistrzu Wiedźminie! O co chodzi? Jaśnie hrabia Maravel zaprasza na rozmowę. Kazał przekazać, że to bardzo pilne. Ostatnio wszystko się takie wydaje. Powiedz hrabie, może się zastanowię. Porozmawiaj z hrabią Maravelem. Okej. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Tym się zajmiemy w kolejnym odcineczku. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam. I już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Na razie, trzymajcie się i hej!